kolejnej już debaty o Polsce. Po prostu nie widzę żadnych podstaw, aby tego typu wydarzenia miały po raz kolejny mieć miejsce, ponieważ one niczego nie wnoszą. Proszę zauważyć, że w styczniu Rada Europy, nie tylko 27 państw Unii Europejskiej, ale 46 państw członkowskich Rady Europy odrzuciły na sali plenarnej wniosek o pilną debatę o Polsce, ponieważ Rada uznała, że nie ma ku temu podstaw. Wtedy ja byłem przesłuchiwany przez Komisję Monitoringową, najważniejszą komisję w Radzie Europy, i tam także wniosek przeciwko Polsce upadł. No jak długo można zajmować się, tracić czas na to, aby tłumaczyć się z zarzutów, które są nieprawdziwe, aby powtarzać debaty, które już się odbyły? Jutro Parlament Europejski ma głosować nad krytycznym wobec Polski tekstem rezolucji. Ale to są te różańce. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przygotowali własny projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego. To są te różańce. Jednak są nikłe szanse na to, że zostanie on przyjęty. Redakcja francuskiego dziennika Le Figaro dotarła do instrukcji francuskiego MSW dotyczącej przeniesienia migrantów koczujących w obozie pod Calais. Plan zakłada przeniesienie ich do ośrodków w całym kraju. Jak pisze Le Figaro, projekt stworzenia regionalnych obozów dla uchodźców ma pominąć jedynie Korsykę oraz region paryski. Do końca roku w obozach w pozostałych regionach Francji umieszczonych ma być 12 tysięcy osób. Według dokumentów, na które powołuje się dziennik, gotowych jest już prawie 9 tysięcy miejsc. W połowie października rozpocząć ma się także likwidacja dżungli dzikiego obozowiska migrantów w Calais. Następnie migranci, którzy nie będą chcieli się ubiegać o azyl we Francji oraz tacy, którzy powinni to robić w innych krajach Unii, mają być wydaleni z kraju. Le Figaro ocenia, że francuski minister spraw wewnętrznych podjął bardzo ryzykowne wyzwanie, gdyż według dziennika nic nie gwarantuje, że jego plan może przerwać falę migracyjną z południa. W kraju zachmurzenie małe, w godzinach przedpołudniowych na północy i wschodzie miejscami zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna przeważnie od 26 do 31 stopni na północnym wschodzie.